Jesteś pewien, że to jest najlepsze miejsce na wagary? Najlepsze. Woźne po drugiej lekcji tutaj nie schodzą, bo są na górze i musimy tylko poczekać. Tak. Zaraz panu pokażę, jak to wygląda. Chodźmy do szatni. O tej godzinie nie ma tutaj nikogo. Te bałwany zostawiają drobne w kieszeniach. No chodź pan. Wystarczy raz w tygodniu zrobić sobie taki rajd i ma pan niezły napiwek. Niech pan idzie prawą stroną. Tak to leży. Nie, 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 wszystko w porządku. 20 złotych trafiłem. Wow. No bo jak on nam te chipy, nie myśl chipsami, do głowy nam wsadza, to nas kontroluje totalnie. Czujesz? Piękny zapach. Tylko skąd? Chyba nie ze stołówki, co? Nie, dzisiaj miały być kanapki z cebulą. A to pachnie jak... Majówkowy grill. Tam. Zapraszam, zapraszam. Styknie tego dla każdego. Ale Piotr, jakby... Co się dzieje? No, co się ma dziać? Biznesik lokalny sobie założyłem. Wszystko śmiga. Które pęta cię kusi najbardziej? Mordziu, Piotruś, jak to woźne zobaczą, to wisz. Kaplica. Chłopie, patrz tam. Już to załatwiłem. Im serio mało płacą. To które? Kurde. Znowu. Co ty, Piotr? Znowu nie pamiętasz, gdzie kurtkę powiesiłeś? No stary, nigdy nie pamiętam. Dobra, ty to weź sobie przypomnij, co robiłeś o poranku. I gdzie teraz twoja kurtka jest? Stary, ty tak codziennie? No. O, no, biorę to. W sumie fajnie to wygląda. Lecimy. Ej, idziesz? Czekaj chwilę. Co ty się woźnej zakochałeś? Nieśmieszne, to raz. A dwa... Czy ona ci kogoś nie przypomina? Co to? Piotr, co ty robisz? Cii, nie palcie mi roli! Czemu dajesz woźną? Nauczyciele traktują woźnych i woźne jak powietrze, tak? Tak. Więc kiedy nie chce mi się iść na sprawdzian, wbijam w strój woźnej i przez 45 minut chodzę po szkole. Działa zawsze. Człowieku, to nie może działać. Za długo chodzę do tej szkoły. Tak? A ja na szczęście mam kilka zapasowych strojów, więc polecam spróbować. O, dzień dobry. Przepraszam bardzo, bo akurat szukam paru uczniów z klasy 3B. Oczywiście ich nie ma, bo jest sprawdzian, tak? Uczniów z 3B. Agatko, widziałaś może uczniów z 3B? Nie wiem. Znaczy? Nie, nie widziałam nikogo, mapowałam tu przed chwilą i na pewno bym chociaż ślady zauważyła. A ty, Grażynko? Nie, ja nie widziałam nikogo z 3B. No widzi pan. Ani widu, ani słuchu. Po uczniach z 3B. Przepraszam, ale pani mi kogoś przypomina. Tak? Tak pan mówi? A nie, chyba się pomyliłem. Przepraszam bardzo, do widzenia. Było blisko, co? No. Ty, ale mówiłem ci, są głupsi niż się wydaje. A. Ja ponad 40 lat już tak udaję. Jest w tym pewien sposób na życie. Naprawdę. Naprawdę. Thank you.
kuku. Sorry, przepraszam. Piotrasz, boję się zapytać. Dlaczego to robisz? Okej, Przemu, więc tak. Lekcje kończymy o 17, prawda? Więc pewnie dopiero około 18 będę w domu. Tam muszę odrobić lekcje, pomóc rodzicom i zjeść kolację. Skończę pewnie około 23, a wtedy zostaje mi tylko 6 godzin snu. I to w porywach. Ponieważ żeby zdążyć do szkoły, muszę wstać o 5. A tak? Przejdę się w szkole, zrobię lekcje w szkole, a na kolację zjem kiełbaski z rana. I wiesz co? I muszę wstać tylko pół godziny przed rozpoczęciem lekcji. No, w sumie ma rację. Miłego dnia, panie Piotrze. Dziękuję, Rysiu. Dziękuję. Dlaczego ty mu, Piotr, dajesz pieniądze? Stary, ty się wczoraj urodziłeś? Ta szatnia tak działa, od kiedy ja tutaj chodzę. Czekaj, czekaj, bo to był Arek z trzeciej C, ty wiesz o tym? To był Rysiu. Aha. Czy chcesz mi powiedzieć, że od 3 lat płacisz jakiemuś typowi 2 dychy, żeby przyniósł twoją kurtkę ze szkolnej szatni? Przemek, od 5 lat. Przecież ja 2 razy nie zdałem, chłop. Już wiem, czemu nie zdałeś, chłopie. No i wiesz, ja do niej podchodzę, ona wprost, po kobydlaka. Proszę, proszę. Aż puśćcie człowieka. Piotr, wiesz co, bo wydaje mi się, że to miejsce nie służy do tego. Tak? A do czego twoim zdaniem służy to miejsce? No, do zostawiania ubrań. Aha, a co ja właśnie robię? Dziękuję. Aria, idziesz? Zaraz. Nie mogę znaleźć stroju na pływ. Byłam pewna, że go spakowałam. Weź cokolwiek.